23 stycznia, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Jedziemy alfabetycznie. Pierwsze Allegro. Ten tydzień to jest ukształtowanie czarnej świecy obejmującej korpus biały z poprzedniego tygodnia, więc mamy, nazwijmy to, układ objęcia BES-y. Nazwijmy, mówię nazwijmy, bo no nie było jakiegoś trendu wzrostowego, żeby to powiedzieć, że to jest objęcie BES-y, ale no, układ taki jest, więc nie ma co tutaj dywagować. I teraz jeżeli weźmiemy podejście pod opór bez jego naruszenia i zasłonięcie czarną świecą, no to mimo wszystko wydaje się nam tutaj, że no, teoretycznie przeważa scenariusz z zejściem jeszcze na jeden nowy dołek. I w tym rozrachunku jednak byłoby to tak, że, no, że tutaj cały czas była jakaś fala trzecia. Bez tego tutaj załóżmy, bo tu chodziło mi o to, że tak jak w zeszłym tygodniu, jak już kilkakrotnie mówiłem, że sam do końca nie jestem przekonany, czy od tego momentu, od tego szczytu mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta zejście, czy jednak to jest tutaj jakiś układ, gdzie mamy zakończenie tutaj w takim klinie fali trzeciej i tu jest dopiero czwarta, a to oznaczałoby falę piątą. I ten scenariusz po tej świecy, no niestety dochodzi do jak gdyby do wyższego poziomu prawdopodobieństwa. Natomiast spójrzmy teraz na wykres dzienny i tu widzimy, że zatrzymanie, to co jak gdyby na plus można by było ująć, to jest fakt, że mamy tutaj jakiś podwójny dołek, wybicie, retest tego linii szyi, wyjście, teraz mamy ponowne zejście do linii szyi, mamy utworzony tutaj układ 1:1, a po drodze, no, wydaje się, że jest trójka, więc to jest jakiś plus, do tego, no, mimo wszystko, gdyby tu miał, znaczy ta fala czwarta, gdyby to miała być ta fala czwarta, no to ona powinna, no, powinna według mnie dojść co najmniej tutaj do zakresu tego overbalansu. Ale tak jak powiedziałem, no niestety patrząc, że jesteśmy w trendzie spadkowym, to trzeba na razie ten podstawowy wariant, który zdobywa przewagę nad tym drugim, to jest zejście teraz na nowe dołki. A tak jak mówię, no tutaj mamy, bo przyjrzyjmy się, mamy tutaj trójkę, a tu piątkę. Więc to jest ten taki mały, na razie mały plus. I tu się wszystko według mnie rozjaśni, bo jeżeli będziemy mieli w poniedziałek kontynuację spadku, no to najprawdopodobniej już nas nic nie powstrzyma przed wybiciem minimum na tego dołka na 36,50 i tym samym zejście na niższe poziomy niż tutaj mieliśmy do czynienia, czyli na niższy dołek. I wtedy no, będziemy musieli szukać kolejnego poziomu do zatrzymania na podstawie, nie wiem, zniesień geometrycznych, czy jakoś tak, może, nie wiem, linii, gdybyśmy zrobili tutaj. No, nie chcę. Aha, bo tu jest narysowana, tak na przyniosłem, nie jest dobrze. A, zobaczmy. No to widzimy, że gdybyśmy tutaj poszli w takim kanale, to otwarta droga jest nawet tam do 26-27 zł. Gdybyśmy chcieli tutaj zrobić jeszcze coś na bazie i założenie, że tu był szczyt na bazie zniesień geometrycznych, zniesienia zewnętrzne 161-29 zł. No, gdzieś te rejony poniżej 30 zł należałoby oczekiwać zejścia, a no, tą ostatnią szansę należałoby wykorzystać w ten sposób, jaki by musiał wykorzystać, że bez spadku, znaczy spadek jakiś i powrót, cień do dołu, tak, jak najbardziej, może być, ale przede wszystkim no, w pierwszych zaraz, na początku pierwszej części tygodnia powinniśmy mieć wyjście i wybicie tutaj maksimum, czyli 41,18. Gdyby to dyki zrobiły, no to mamy wtedy układ korekty pędzącej i atakujemy poziom 46-47 zł, zmierzając w kierunku 50 zł. Natomiast ten scenariusz, który teraz no, jest z wykresu tygodniowego i tutaj no, wydaje się zdobywa przewagę, to jest scenariusz ze spadkiem na nowe dołki. Kolejna spółka to CD Projekt.
No i znowu, dojście do strefy w okolicach 210, przykry pin bar. Mimo tych coraz wyższych dołków, no to jednak tutaj mamy no trzeci raz odchodzimy od tego poziomu. Wybicie, oczywiście znowu teraz to, co najważniejsze, wybicie musi być tutaj poziomu 172,92, tak? Bo nie mamy pewności, że znowu się nie ukształtuje nam tutaj jakiś wyższy dołek. Ale jeżeli to wybijemy, no to najprawdopodobniej realizujemy scenariusz ten pesymistyczny z zejściem co najmniej tutaj do okolic 130 zł. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to, co cały czas było, że tutaj jeżeli nie uda się pokonać tej strefy, no to ona na tych około 210, no to to zejście jest bardzo prawdopodobne. I z drugiej strony, patrząc po tym, jak w ogóle rynki poruszają się w trendach, no to też, bo zatrzymanie tu jest uprawomocnione tym, że już pokazuję, mamy tutaj, tak w przybliżeniu oczywiście, po tej największej korekcie tu się zakończył pierwszy jak gdyby swing, tak? I szczyt pierwszego swingu jest podstawą, jest idealną strefą do obrony nawet tak długich korek. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że tu na poziomie 130 mamy w okolicach 130 zł, mamy znacznie, znacznie ważniejszą strefę. I tu rynek może chcieć po prostu dojść do tej ważniejszej strefy. Patrząc teraz na CD Projekt od strony wykresu dziennego, no to tu cały czas to, co na co zwracałem uwagę, niepokojące jest to, że, znaczy niepokojące, właściwie no, znowu dające tą perspektywę spadku na te 130 zł, jest to, że mimo iż dochodziło tu do wybicia szczytu, to mamy wszędzie układy bardziej trójkowe, tak? No tu jest do góry A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B pędząca C, A, B, C, A, B z pędzącą C. No tutaj raczej też A, B, C należy wygrać, bo tu jest jakieś cienie, ale to też nie wypada. Zejście i znowu, czyli większe A, B, C. To jest, i tu już brakuje wybicia tego poziomu szczytu, tak? Czyli można powiedzieć, zatrzymaliśmy się niżej. No więc teraz, jeżeli już jest wybijany tutaj ta świeca, bo ta świeca, zobaczmy ten obrót i tutaj ta szansa jedyna była w tym, że pozostał biały korpus, ale teraz powoli już jest ta świeca wybijana. No jeżeli wybiją tę świecę, no to tylko 180 i najprawdopodobniej tak będziemy szli w kierunku tych 130 zł. No tu są takie moim zdaniem 177, 180 to są te ostatnie rejony, gdzie jeszcze można to powstrzymać, bo znowu patrząc jak to idzie, no to tutaj od tego miejsca mamy też coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, tak? Więc dopóki nie wybijemy, tak jak powiedziałem, tego poziomu, tutaj no dokładnie te 172,90, no to dopóty jeszcze cały czas jest możliwość pójścia dalej do góry, ale no, te trójki plus ta silna strefa tu no, coraz bardziej przegina w tą stronę zejścia do 130. Po CD Projekt Dino. Na Dino mamy co prawda dolny cień, ale mamy też czarny korpus i tutaj no, mamy zejście do tego zakresu overbalance, ale nie mamy wyjścia na szczyt, co na razie no, daje mocne szanse na to, żeby testować minimum tego pinbara. No i teraz zobaczmy na wykresie dziennym. Tu jak widzimy mamy dojście układ takiej korekty pędzącej. Ale to, co mi najmniej pasuje do tego, a do tego, żeby się tutaj rynek mimo wszystko zatrzymał, to są dwa elementy. Po pierwsze, korekta pędząca to jest układ 3-3-5. I tak jak tu możemy powiedzieć, nie wiem, można, że jest 3, tu moglibyśmy powiedzieć, że też jest 3 z pędzącą po środku, tak tu też jest 3. I to 3-3-3, no zdarzają się, ale rzadziej. I drugi element to jest skokowy wzrost obrotu na tej świecy z piątku. No, ona by musiała mieć kontynuację. Kontynuację, bo najczęściej to jest niestety, ale no wiemy, że na białych świecach to on nie kupuje duży. Więc tu jest ta groźba, że
Owszem, zakres overbalansu jest wsparciem, w związku z tym jest jakaś reakcja wykorzystana. Jak teraz tu wybijemy teraz ten dołek, no to nie będzie się zlituj, będziemy atakowali to minimum z tego tutaj, tej długiej takiej sesji szczepniętej. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM-ie znowu układ na razie, znowu można powiedzieć tak, od strony tygodniowej nie ma co się łudzić. Jesteśmy wyraźnie w trendzie spadkowym. Teraz dojście do zakresu overbalance i do strefy cień podażowy, czyli takie markowanie ceny, to wszystko na skokowo większym obrocie. I tylko jedyne pocieszenie to jest to, że na tej świecy spadkowej ten obrót był zbliżony duży. Czyli no coś tu się zadziało, ale patrząc od tej strony nie ma opcji. No na razie scenariusz średnioterminowy jest zejściem na niższe poziomy, a te niższe poziomy to w tym momencie chyba taki wydaje się, no zawsze może być podwójny dołek, ale jeżeli nie, no to tutaj zejście w okolice 110-115 zł. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to tutaj mamy podobieństwo do przed chwilą omawianego Allegro, a mianowicie wyjście nad ostatni potwierdzony szczyt, teraz korekta, wyjście trójką i znowu korekta, która na tę chwilę jest na overbalance, tak? Jest na overbalance, jest cień podażowy, ale świeca oczywiście nie jest świecą, która mogłaby sygnalizować zmianę kierunku, czyli powrotu do wzrostu i mamy znowu skokowo większy obrót. To są te elementy, które jak gdyby no, świadczą na plus tutaj dla ewentualnego właśnie ruchu, że mamy tutaj do czynienia z jakąś korektą pędzącą i pójdziemy jednak, będziemy próbowali dojść, iść w rejony 175, a tym samym złamać duży overbalance na tygodniowym wykresach, ale pamiętajmy, że de facto silniejsze zawsze jest coś, co jest na większym interwale czasowym, a tu na większym interwale czasowym mamy po prostu A, B i C. Dojście do overbalance, więc znowu, jeżeli nastąpi kontynuacja, wybicie tego dołka, to spodziewajmy założenie 110-115. No, ewentualnie, no wiadomo, zawsze może być powstrzymanie na podwójnym dołku, tak? Natomiast jeżeli ma się coś zadziać, to tutaj nie powinniśmy już spadać, tu się coś powinno wytworzyć, nie wiem, jakaś mała świeca może być czarna, ale z jakimś dolnym cieniem i po pierwszej połowie tygodnia raczej ruch do góry, który zbudowałby nam tu albo formację odwracającą, a co najlepsze to nie tylko wyszedł na tą strefę, ale również i na poziom tutaj 153,70. Jeżeli takie coś nastąpi, wybicie tego z tych miejsc, wybicie tego szczytu, moim zdaniem granie na 175 jest ok. Natomiast jeżeli nie nastąpi, zejdziemy dalej i wybijemy tutaj minimum z tych świec, to tu wychodzi 138,50, czyli 138, no to jedziemy na 115-110. Kolejna spółka LPP. No, jak ostatnio omawiałem, że mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tu wszystko pasuje, tutaj nie powinniśmy grać na wzrosty, nie powinniśmy kupować, tylko myśleć o sprzedaży. Mamy w tym tygodniu czarną świecę. Zobaczmy, biała świeca na mniejszym obrocie, ale ten pin bar, doji pin, ale właśnie taki pin bar na największym obrocie i teraz spadek na mniejszym obrocie to jest idealny układ też do gwiazdy wieczornej. Tu mamy wykres tygodniowy. Teraz przejdźmy na wykres dzienny i na wykresie dziennym widzimy, że mamy tutaj zejście poniżej już ostatniego potwierdzonego dołka. A więc mamy zatrzymanie, co prawda teraz no pin bar jest wzrostowy i tu może być jakaś próba podejścia do góry, ale już jest kolejne ryzyko. Tu też jak patrzymy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tak? To widać tutaj na tym dziennym wykresie. W związku z tym zejście tu poniżej, więc co najmniej zanosi się, że rozpoczęliśmy układ korekty tego, co najmniej tego tutaj, tego ostatniego swingu wzrostowego. Natomiast jeszcze raz, zobaczmy, ja może tu zmienię od razu na tygodniowy. Ten swing wzrostowy idealnie wpisuje się w taką piątkę. Więc to, co najbardziej prawdopodobne wydaje się, to jest na początek ruch w kierunku 110 000 zł.
Oczywiście nie chcę powiedzieć, że pionowo, tak? Nie chcę powiedzieć, że pionowo, bo brońcie panie, ale no, najprawdopodobniej tu gdzieś się tworzy jakiś układ, który jeszcze się nie dokończył. Moim zdaniem nie ma właściwie powodu tu, jeżeli nawet pójdzie coś do góry w poniedziałek czy jakoś, to zostanie przebite w dół. Tutaj ewentualne miejsca do zatrzymania pierwszego tego swingu spadkowego to są okolice albo tutaj 15500 albo 14500. Stąd można się spodziewać ewentualnie według mnie jakiejś korekty wzrostowej, ale tak jak powiedziałem, korekty w ramach większego swingu, który docelowo będzie nam wybijał i szedł na te 10 tysięcy złotych. Kolejna spółka to PKO SA. Na PKO SA mamy próbę cofnięcia. Na razie powstał pinbar, tutaj taka wewnętrzna silna strefa, która zatrzymała tutaj przed tą największą korektą. Teraz wybicie tej korekty, zejście, retest. No wydawałoby się, że tutaj no bank chciałby iść dalej do góry, ale jak to będzie? No spójrzmy, może coś nam podpowie wykres dzienny. Na wykresie dziennym też trudno jest tu się doszukać jakiegoś impulsu. Tak, tu mieliśmy ten najniższy dołek, no pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Chciałoby się powiedzieć, że piąta powinna być jeszcze powinna być piąta. Tu widzimy podejście, zejście do korekty. No i teraz, jeżeli wybijemy ten dołek, no to będziemy musieli spadać co najmniej w okolice 120, 120 parę, albo no tu się tworzy znowu jakieś niezbadane wyroki. Jaki tu jest układ ten falowy, tak? Czyli jeżeli nie ukształtuje nam się tu pełen impuls, no to nie wiem, 3, zwróćcie na szczyt i teraz 5, zejście tutaj do 105, być może. Ale na tę chwilę jeszcze na razie nie jesteśmy akcjonariusze, inwestorzy, którzy mają akcje PKO, nie są jeszcze pogrzebani, bo tak jak powiedziałem, tutaj nawet możliwe jest jakieś wybicie do 130, utworzenie po prostu ABC, czy tutaj do tych rejonów i pójście dalej do góry. Natomiast jeżeli już zahaczymy i wybijemy poziom 120-80, no to wtedy bym się spodziewał, że mimo wszystko tu jakaś korekta, taka co najmniej korekta nieregularna się robi i będziemy schodzić poniżej 110. Kolejna spółka PKN Orlen. Na PKN-ie mamy świecę spadkową i zwróćmy uwagę, że wszystko ok, pasuje, ale po pierwsze, zejście tu na dół nie było, według mnie nie było impulsem, ale zejście na dół, po co najważniejsze, zatrzymane, powstrzymane przed wybiciem tego dołka. I oczywiście zawsze może być, że teraz znowu ABC i zejście niżej do poziomu 55, ale zanim nie wybijemy tego tutaj minimum, czyli poziomu 69-60, to jesteśmy w jakiejś korekcie. Spójrzmy teraz na wykres od strony dziennej. Tak jak powiedziałem, tu mamy zejście nie wybijające nam tego dołka, tak? Najprawdopodobniej, ja tak zakładam, A, B i C w postaci tej większej, tu spędzącą jeszcze po środku. I teraz mamy jakiś wzrost, impuls i teraz widzimy, tu jest impuls, dlatego sam wymiar overbalansu zatrzymuje i powoduje, zwłaszcza, że tu jest i strefa, i overbalance, mamy dolny cień podażowy, mamy nawet jakieś troszeczkę większe obroty, więc to jest, ale to jest wsparcie. Natomiast tu patrzę na to, że albo może tu się zatrzymać, ale dopuszczam też zejście do niższych poziomów. Co prawda, bo chodzi o to, że tu był dołek, a PKN ma tak jak WIG20, nie jak WIG, a WIG20, czyli wyjście i ten drugi dołek był już wyższy. Czyli może być A, B, C, jest pełen impuls i możemy spadać wtedy niżej, na niższe poziomy, wybijając tutaj strefę 70 i tworząc długą formację głowy z ramionami, co mogłoby tutaj nas sprowadzić na znacznie niższe poziomy czyli w rejony 50 paru złotych. Wykluczyć tego nie możemy, ale to będziemy mieli szansę według mnie z jakimś większym prawdopodobieństwem określić i na to faktycznie zagrać w momencie, gdy wybijemy tutaj dołek
w spadku tym teraz, całym takim swingu, wybijemy dołek na poziomie 69-66. Na tę chwilę, po tym impulsie, mamy tutaj ruch korekcyjny, który no, w tej chwili próba zatrzymania na zakresie overbalansu, ale czy tak będzie? Nie wiem, czy tak będzie, czy tak się zakończy. Jeżeli byśmy teraz znowu tutaj pociągli jakąś geometrię, no to mamy zejście tutaj do niecałych 38, czyli znowu do 61, tu widzimy jest strefa, czyli tutaj w okolicach 75, czy też nawet do 88, to będzie najprawdopodobniej tu okolice 72. Także, no, powiedzmy sobie szczerze, ten cień i zakres overbalance nie jest tym, że musimy iść do góry, bo to jest po prostu zwykła reakcja, możemy dalej spadać, ale na tę chwilę ja osobiście podchodzę do tego jako układ, jako ruch spadkowy w korekcie tego tutaj swingu. I nieważne, czy będę miał rację, czy nie, ale tak podchodzę, bo to po prostu daje efekty wymierne. Czasami się nie uda na czymś zagrać, ucieknie coś, tak, ale w większości przypadków jest ok. Czyli jeżeli teraz spadniemy, zrobimy korektę i zaczniemy zawracać, to wtedy będzie możliwość grania na większe spadki. W tej chwili i to jest tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, tutaj dwie korekty, wszystko przed wybiciem ostatniego potwierdzonego dołu. To jest idealny układ, który pasuje do tego, aby utworzyć korektę tego swingu. Tak jak jeszcze raz powtórzę, niekoniecznie, że tu się zakończyła, że zejdzie jeszcze niżej, ale to będzie korekta tego impulsu wzrostowego. Kolejna spółka PKO BP. Czarna świeca na PKO BP po osiągnięciu tutaj podwójnego szczytu. No, jak najbardziej wisi widmo potwierdzenia na przykład na początek tej formacji tutaj Harami czy Inside Bara, czyli wybicie minimum tej świecy, czyli 46-30. Potwierdzenie takie będzie już wskazywało na możliwość budowania jak to się mówi, formacji podwójnego szczytu, gdzie wtedy no, widzimy tutaj gołym okiem, że co najmniej spadek do okolic 36, a nawet i niżej. Teraz spójrzmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym też widzimy impuls. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Wybijający szczyt. Wybijający czy zrównujący? Zobaczmy. Wybijający. Tak? Tutaj mieliśmy szczyt na 50-44. Tu najwyższy szczyt był na 50-36. Czyli mamy impuls wybijający ten szczyt. A co za tym idzie? Po układzie korekty ABC, impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, tym razem też tutaj ten szczyt. I jak najbardziej jest nowy szczyt, może być koniec. Ale ten koniec będzie dopiero zastosowany po wybiciu poziomu 40-70. A na tę chwilę to jest układ, gdzie powinniśmy patrzeć raczej jako na korektę tego ostatniego tu swingu. I tu widzimy, zniesienie 50% pokrywa się nam tutaj na poziomie około 46 ze strefą tutaj niższy, jak gdyby tego podwójnego dołka. Tak? No i dokąd dalej? No to trzeba albo i geometrią, albo jeszcze schodzić na mniejsze interwały. No nie możemy tak do końca tutaj całkowicie rozpatrywać tego wszystkiego dokładnie, bo byśmy musieli mieć te nasze spotkania kilkugodzinne, a nie po 20-30 minut. Także tak widzę na razie PKO BP. Kolejna spółka to i ostatnia PZU. No i na PZU, no co, mamy brędzę w postaci tego, że od dołka ostatniego, który był na poziomie 34-31, przypomnę, że on był ten dołek 34-31 był niżej, aniżeli ten tutaj dołek, tak? Czyli mamy tutaj zejście, tu jest dołek ostateczny i teraz tutaj znowu, jeśli teraz weźmiemy ten przedostatni szczyt, to jest 37-69, a tutaj mamy 37-82, czyli jest jakby nie było troszeczkę wyżej. Sam układ
Preferuję, bo jesteśmy tutaj w tendencji spadkowej, w związku z tym na wykresie tygodniowym można zakładać, że preferujemy jeszcze albo ponowne uderzanie w tą strefę, albo co gorsza, po prostu przebicie, tak? Utworzenie tutaj jakiś, nie wiem, impuls, korekta i kolejny impuls. Spójrzmy zatem, jak to wygląda na dziennym. Na dziennym mamy impuls wybijający i zejście impulsem kończącym. Czyli w tym momencie tutaj jest utworzony od tego szczytu swing, który zakończył się nam tutaj na najniższym poziomie, tu w tym dołku. Teraz ruch tutaj do góry nie ma według mnie, jak to się mówi, kształtu, bym tak to określił, impulsu. I dlatego też bardziej tu pasuje do jakiejś trójki korekcyjnej, mimo że delikatne wyjście było na ten szczyt, to tu akurat nie daje przewagi scenariusza, że go nie wybijemy. No i tutaj trzeba się liczyć z zejściem co najmniej do tych okolic tej strefy, a kto wie, czy nie kolejnym przebiciem. Tylko znowu wiem, że trochę może teraz namieszam, ale to są takie moje, nazwijmy, praktyczne elementy wyłapane na zasadzie no, doświadczenia, tak? Naprawdę, naprawdę nie wiem, czy spotkałem się z wykresem, znaczy być może nie do końca zawsze wszystko zauważyłem, ale z wykresem, który dwukrotnie robiłby element taki, wyjście nad ostatni potwierdzony szczyt i zejście na nowy dołek i znowu to samo, wyjście nad ostatni potwierdzony szczyt i znowu na dołek. To jest naprawdę rzadkość, ale wiemy, na giełdzie nie można nic wykluczyć. Na tę chwilę na razie patrzymy w dół i tutaj, jeśli chodzi o PZU, to nowe dołki są dla mnie tutaj jak najbardziej realne. Po prostu tutaj no, ja nie dostrzegam układu impulsowego. Tu nie dostrzegam układu impulsowego. Chyba, że, bo to jest, ale to mówię, to dlatego to najpierw musi być potwierdzenie bez wybicia tego dołka, że mamy tutaj pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ten spadek tu jest jako układ A, znaczy się inaczej A, B trójką, C, czyli jeszcze inaczej. Od tego szczytu mały impuls i od tego szczytu tworzy nam się tu jakaś korekta nieregularna. Tak, czyli to by wtedy należało zejście tutaj do tej strefy i stąd pójście wtedy dużym ruchem. Ale to są warianty, to są scenariusze, które pokazują, jakie są możliwe. Ale PZU akurat dla mnie należy do tej spółki, która na razie każe patrzeć na to, że tutaj jak najbardziej realnym nawet wydaje mi się nowy dołek. I znowu nie wiem, czy będę miał rację, czy się pomylę. To mnie nie interesuje. Tak podchodzę do tego i to mnie trzyma, że tak powiem, w cudzysłowie przy życiu, a na rynkach finansowych. Tak jak pokazywałem, banki poszły wyraźne impulsy do góry, które wybiły ostatni szczyt. MWiG to samo. Tak tu akurat nie. I tu bardziej ten prawdopodobny dla mnie scenariusz jest zejściem na nowe dołki. Nie wiem, może tylko naruszenie, a może właśnie niedotknięcie. Tutaj strefa na koronę prawie dużo nie zabraknie i będzie to 34,50 i zawróci. Ale to na razie no, jest... Nie mam optymistycznego spojrzenia na PZU. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.